Jak zwiększyć moc wyjściową wzmacniacza lampowego? Można też zmniejszyć moc wyjściową, na przykład do podłączenia słuchawek, ale o tym powiemy sobie innym razem. No najprościej to zamiast lampy o małej mocy admisyjnej zastosować lampę o większej mocy admisyjnej. No ale czy zawsze się to opłaca? Koszty wzmacniacza to nie tylko koszty zakupu urządzenia lub części do jego wykonania, ale także są to koszty eksploatacyjne. Porównajmy sobie dwie popularne lampy, które można zastosować w układzie single-ended. Na przykład EL84 i EL34. Z tej pierwszej możemy uzyskać około 5 W, natomiast z tej drugiej 8 W. EL84 potrzebuje 4,73 W do żarzenia i 12 W w obwodzie wysokiego napięcia. Zresztą jej moc admisyjna to jest 12 W. EL34 potrzebuje 9,5 W w obwodzie żarzenia i około 31 W w obwodzie wysokiego napięcia. Odpowiednio więc lampy te zużywają 17 W i 40 W. Czyli sprawności wynoszą jakieś 20-30%. EL84 kosztuje średnio na rynku około 60 zł w zależności od wykonania, natomiast EL34 od 70 zł do nawet 150 zł za sztukę. Zwróćmy uwagę, że różnica uzyskanej mocy między tymi lampami to tylko 3 W. W związku z tym rachunek ekonomiczny przemawia za użyciem dwóch EL84 w układzie o zwiększonej mocy. Mamy różne sposoby łączenia lamp, od równoległego w stopniu z SE do szeregowego w układzie push-pull. Na razie nie będziemy zajmować się układami przeciwsobnymi, choć wspomnieć należy, że do prawidłowego działania układ taki potrzebuje stopnia odwracającego fazę. Tak, by jedna lampa pracowała w fazie przeciwnej do drugiej. Ponadto układ taki ma zupełnie inny transformator wyjściowy jak układ SE. Przy projektowaniu liczyć się należy także z problemami stopnia odwracania fazy. Jeśli zastosujemy wtórnik katodowy jako dziennik fazowy, mamy układ, który nie wzmacnia. Czyli musimy tutaj dodać jakiś stopień na wyjściach tego układu. Na anodzie uzyskujemy sygnał odwrócony w fazie, natomiast na katodzie jest sygnał zgodny w fazie. Ponadto należy pamiętać o wadach wtórnika, który przeciążony zawodzi. Odwracacz fazy na jednej lampie nie ma jednakowych impedancji wyjściowych w obwodzie anody i w obwodzie katody. Mniejsze ma katoda. Stąd ciężko jest uzyskać pełną symetrię układu. Niezbędne jest też wysokie napięcie sterujące, tutaj na wejściu, które jest wyższe od napięcia otrzymywanego na wyjściach. Jest to wada wtórnika. Jeśli lampy mocy wymagają wysokiego napięcia sterującego, czyli te, które są podłączone do wyjść, no to musimy zastosować następny stopień, na przykład wzmacniacz oporowy, który dostarczy nam do siatek lamp końcowych wymagane napięcie. Można też zrobić to w inny sposób przez zastosowanie bardzo wysokiego napięcia anodowego zasilającego układ odwracania fazy. Wad tych nie ma układ dwulampowy, gdzie każda z triod jest wzmacniaczem oporowym. Druga trioda ma zasilaną siatkę z dzielnika napięcia, jest to dzielnik rezystancyjny, włączony w obwód anodowy pierwszego stopnia. Poza tym lampa wzmacnia sygnał do wymaganego poziomu i mamy odpowiednie napięcie sterujące lampy końcowe. Wady? Większe zniekształcenia takiego układu. Wynika to z tego, że w obwodzie drugiej lampy wzmacniane są zniekształcenia wprowadzane przez pierwszy stopień. Czyli w drugim stopniu mamy iloraz zniekształceń pierwszego i drugiego członu. Drugą wadą to komplikacja całego układu.
istnieje jeszcze jeden sposób na zbudowanie odwracacza fazy, mianowicie użycia transformatora międzystopniowego z niesymetrycznym wejściem, asymetrycznym wyjściem. Wadą takiego odwracacza fazy są zniekształcenia wnoszone przez transformator międzystopniowy, wzajemny wpływ pola magnetycznego transformatora głośnikowego, zasilającego oraz transformatora międzystopniowego. Mamy także nieliniowość charakterystyki samego transformatora międzystopniowego i to też należy zaliczyć do wad takiego układu. Mimo to transformatory międzystopniowe są stosowane w drogich konstrukcjach, na przykład firmy Audionaut. Na pierwszym rysunku widzimy układ, w którym lampy połączone są równolegle. Możemy traktować to jako jedną lampę zastępczą o parametrach wynikających z równania wewnętrznego lampy. Bez wchodzenia w szczegóły, układ taki ma o połowę mniejszy opór wewnętrzny, stąd dobieramy parametry uzwojenia pierwotnego transformatora, dzieląc przez dwa impedancje dla lampy pojedynczej. Uzwojenie pierwotne też musi być wykonane grubszym drutem, ponieważ płyną przez jego uzwojenie prądy spoczynkowe obu lamp. Nachylenie charakterystyki wypadkowej lampy zastępczej jest dwukrotnie większe. Dodatkowo należy pamiętać, że podwaja się moc pobierana z zasilacza. Drugi rysunek przedstawia w praktyce ten sam układ co pierwszy. Jednak tutaj wzięto pod uwagę zagadnienie ujemnego napięcia na siatce sterującej. W tym przypadku mamy układ o automatycznej polaryzacji siatek. Korzyścią odrębnego obwodu polaryzacji dla każdej z lamp jest niekonieczność dokładnego doboru lamp mocy. Odpada więc mozolne parowanie podzespołów. W tym przypadku lampy muszą być identyczne. Pamiętajmy, że w układach lampowych są ogromne straty, sięgające nawet 80% w klasie A. W pierwszym przypadku więc rezystor katodowy musi wytrzymać prąd płynący przez obie lampy. Jego moc musi być odpowiednio duża. Poza tym wartość oporu takiego rezystora musi być o połowę mniejsza niż w przypadku pojedynczej lampy, żeby uzyskać odpowiednie napięcie na siatce sterującej. Wartość kondensatora włączonego w obwód katody, tutaj, w tym układzie, musi być dwukrotnie większa niż w układzie rozdzielonym. Chodzi o to, żeby zachować ten sam stopień sprzężenia. Drugi z układów jest też pewniejszy w eksploatacji. Mogę to potwierdzić, ponieważ wykonywałem próby eksploatacyjne wzmacniaczy różnych konstrukcji w latach 80. Zbudowałem taki układ i zbudowałem taki układ. I na tej fotografii znajduje się właśnie układ wzmacniacza mocy w klasie A w układzie SE z równolegle połączonymi lampami. Tu jest jeden kanał. W tym pierwszym przypadku, gdy uszkodzi się jedna z lamp, na przykład utrata emisji, powoduje to przeciążenie drugiej z lampy, a w efekcie jej zniszczenie, na przykład przekroczenie mocy admisyjnej. Trzeci z rysunków przedstawia szeregowe połączenie lamp. Nie mam doświadczenia w takich układach, więc oprę się o podręczniki. Układ taki wygląda i zachowuje się podobnie jak szeregowe połączenie ogniw baterii. Układ taki charakteryzuje się dwukrotnie większym napięciem przy zachowaniu tego samego prądu. Przekładając to na układ lampowy, otrzymujemy dwukrotnie wyższe napięcie na zaciskach transformatora niż przy zastosowaniu jednej lampy. Stosujemy tutaj inny transformator, który jest obliczony na dwukrotnie większe napięcie niżeli przy zastosowaniu pojedynczej lampy. Oczywiście konieczne jest dostarczenie odpowiedniego napięcia z zasilacza, musi być to napięcie o podwojonej wartości. Czyli dla przykładu, dla dwóch
EL84, która ma znamionowe napięcie 250 V, w tym układzie będzie to 500 V. Być może z powodu stosowania tak dużych napięć i komplikacji transformatora głośnikowego, którego uzwojenie musi naprawdę wytrzymać dosyć wysokie napięcia, czyli jest drogi izolator na uzwojenie pierwotnym, nie spotkałem takich wzmacniaczy w praktyce warsztatowej. Ostatni z rysunków przedstawia układ końcówki mocy zasilanej sygnałami odwróconymi w fazie. Napięcie zasilania tutaj w tym układzie jest katalogowe. Pobór prądu z zasilacza jest podwojony, mamy dwie lampy. Katody obu lamp mocy są uziemione. A na siatki dostarczany jest sygnał z odraczacza fazy, o którym mówiłem na początku. Impedancja uzwojenia pierwotnego od anody do anody z reguły jest podawana w katalogach. Wskutek szeregowego połączenia obu lamp po stronie pierwotnej transformatora wyjściowego powstaje podczas pracy układu podwójne napięcie zmienne. Transformator musi być zatem obliczony na napięcie zmienne dwukrotnie wyższe niż dla jednej lampy. Poza tym przekładnia transformatora musi być tak dobrana, aby opór obciążenia przeniesiony na stronę pierwotną transformatora posiadał wartość dwukrotnie większą niż odpowiada to optymalnemu oporowi pracy dla jednej lampy. Czyli między zaciskami pierwotnymi transformatora układ musi widzieć opór równy 2RA, gdzie RA oznacza optymalny opór przypisany dla danego typu lampy. Ale taki transformator nie musi mieć szczeliny w rdzeniu zapobiegającej nasyceniu rdzenia, bowiem prądy spoczynkowe obu lamp się znoszą. Korzyścią układu push-pull są mniejsze zniekształcenia parzystych harmonicznych w obwodzie lamp mocy. Szczególnie dobrze w takich układach przeciwstopnych pracują triody. Następną zaletą pracy w układzie push-pull w klasie A jest niekonieczność stosowania kondensatora w obwodzie katodowym, czyli tu mamy ten kondensator sprzęgający, bo składowe zmienne obu prądów anodowych płynących we wspólnym oporniku katodowym znoszą się wzajemnie. Ale układ ze wspólnym rezystorem katodowym ma wadę, o której mówiłem wcześniej. Uszkodzenie jednej z lamp ciągnie za sobą destrukcję drugiej na skutek przeciążenia. Oczywiście te oporniki katodowe, jak widzimy, w układzie o rozdzielonym oporniku katodowym dla każdej lamp osobno występują. Rysunki, które tu widzieliście, pochodzą ze strony Fonar oraz książki Aleksandra Witorta o wzmacniaczach elektroakustycznych. Oczywiście mógłbym te rysunki rysować samodzielnie, ale nie byłyby tak czytelne jak tamte. Widzimy tu przykład jednego z rysunków. Tutaj mam jedno z doświadczeń, które kiedyś zrobiłem. Mianowicie miałem osobne uzwojenia dla każdej z lamp, czyli pierwsza lampa i druga lampa były zasilane z tego samego źródła, czyli wzmacniacza oporowego, miały osobne uzwojenia i muszę powiedzieć, że układ działał, ale nie w sposób zadowalający. Miałem problem duży z sprzęganiem się układu, ze zniekształceniami. Być może dlatego, że nierównomiernie były nawinięte uzwojenia pierwotne. Trudno mi powiedzieć. Przeprowadzałem doświadczenia tylko raz i więcej do tego układu nie wróciłem. Chciałem Wam pokazać praktyczne przykłady. Tu mam na przykład radioamator i krótkofalowy, który jest w fatalnym stanie, bo jest starszy ode mnie. Przeszedł przez różne ręce. Kupił go mój ojciec jeszcze przed moimi narodzinami. I w tym czasopiśmie przedstawiono układ zwiększający moc z 12 do 35 W wzmacniacza pracującego w klasie AB. Jak widzimy, tutaj są zastosowane lampy EL84 i łączone są one równolegle na rozdzielonych opornikach siatkowych
lecz na wspólnym oporniku katodowym. Tutaj mamy ustalenie, nie jest to automatyczne ustalenie napięcia na siatkach sterujących, tylko za pomocą napięcia z zasilacza, wydzielonego napięcia z zasilacza. Ma to wadę, ponieważ ten zasilacz musi być dobrze skonstruowany, żeby tętnienia sieci nie odkładały się na siatkach. Ten zasilacz nie jest tutaj najlepiej skonstruowany. No wiadomo, był to 74 rok i nie było tak dobrych prostowników jak dzisiaj i takiej wiedzy o zasilaniu układów elektronicznych jak dzisiaj. Niemniej ten układ pokazuje nam, w jaki sposób można zbudować mocniejszy wzmacniacz, używając słabszych lamp, na przykład EL84, i zaoszczędzić trochę na mocy pobieranej przez układ z zasilacza, niż na przykład EL34. Tutaj mamy typowy rozdzielacz faz, odwracacz, w układzie dwulampowym, czyli pierwsza z lamp podaje nam sygnał na jedną parę lamp połączonych równolegle, na siatkę lampy drugiej w układzie odwracacza fazy i ten podaje nam sygnał na drugą równolegle połączonych parę lamp. Tutaj mam kserokopię rozpowszechnianą niegdyś przez AVT, czasopisma niemieckojęzycznego Mega z kwietnia 1995 roku. Kserokopia dotyczy wzmacniacza HiFi 2x200 W skonstruowanego na lampach EL34 i widać. I tutaj mamy dwie pary równolegle połączonych lamp na osobnych opornikach katodowych z uziemioną katodą oczywiście. Czyli jest to układ, który wymaga odwracania fazy. Standardowe napięcie zasilające, polaryzacja siatek lamp mocy, siatek sterujących lamp mocy wykonywana jest za pomocą rezystorów. Typowy dwulampowy układ odwracania fazy. I wzmacniacz oporowy na wejściu oczywiście. Tutaj zaś mam schemat wzmacniacza radiowęzłowego, nazywa się on BIS-100 albo 100BIS. Był wykonywany we wrocławskich zakładach doświadczalnych, zdaje się. I też lampy EL34 są połączone równolegle. Tutaj akurat nie wykorzystywano układu autopolaryzacji siatek sterujących, więc katody są uziemione. A polaryzacja siatek sterujących jest wykonywana dodatkowym napięciem zasilacza dla każdej par lamp osobno. Układ rozdzielania fazy mamy na jednej lampie zrobiony. Z anody mamy podawany sygnał na jedną parę lamp i z katody na drugą parę lamp. Ten wzmacniacz jest wzmacniaczem wstępnym. I też pętla sprzężenia zwrotnego włączona jest w obwód katody tego wzmacniacza. Jeżeli więc przygotowujecie się do montażu jakiegoś wzmacniacza lampowego według gotowego projektu, macie zamiar kupić jakiś kit, czy to AVT, czy inny, czy na przykład reduktora szumu dostępnego w sklepie lamp elektronowe, warto się zastanowić, czy nie kupić samej płytki drukowanej i w celu zwiększenia mocy osobno elementów dodatkowej pary lamp na wyjściu, większego transformatora sieciowego, który udźwignie dodatkową parę lamp, innego transformatora głośnikowego, jak go dobrać już mówiłem. Dlaczego zalecam osobne kupowanie elementów i płytkę drukowaną? Ponieważ gdy kupicie gotowy projekt do montażu z wszystkimi elementami, jesteście skazani na układ, który jest zaprojektowany przez twórcę. Jeżeli jednak kupicie tylko płytkę drukowaną i elementy, przez wzmacniacz oczywiście elementy te, które zaprojektował twórca,
a zmienicie odpowiednio według wskazówek, które już powiedziałem, stopień mocy wraz z rezystorami katodowymi, transformatorem głośnikowym, transformatorem zasilającym. Pamiętajmy, że mamy dodatkową parę lamp, która bierze swoją moc z zasilacza. To w ten czas możecie zbudować wzmacniacz mocy w oparciu o gotowy projekt, ale o podwojonej mocy wyjściowej. Innym razem zajmiemy się sławkami. Możemy zbudować rzeczywiście odpowiedni wzmacniacz sławkowy na lampach, albo też wykorzystać gotową pentodę, gotowy układ wzmacniacza mocy, który mamy zmontowany, i dodatkowo dorobić wejście sławkowe. O zaletach i wadach różnych rozwiązań opowiem innym razem, niekoniecznie następnym. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że skłoni Was to do doświadczeń. Jeżeli uda Wam się zwiększyć moc Waszych konstrukcji, pochwalcie się w komentarzach, jak to gra. Dziękuję bardzo autorom materiałów, które wykorzystałem w tym odcinku. Polecam jednocześnie zapoznanie się z materiałami dostępnymi na stronie fonar.pl, żebyście mogli uzupełnić wiedzę w zakresie konstrukcji lampowych. Komu się materiał spodobał, proszę, żeby wcisnął kciuka w górę. A my się żegnamy. Do następnego razu. Cześć!